Cześć, witajcie na kanale Emigranta TV. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pewnym temacie, w zasadzie pewnych tematach, które chodzą za mną od dawna, o których chciałem opowiedzieć na naszym kanale. W zasadzie niemal od początku jego istnienia, tylko jakoś nigdy nie zebrało się mi na chęć czy odpowiedniej ochoty, żeby to w końcu zrobić. A chcę opowiedzieć o braniu dobrych wzorców, inspirowaniu się dobrymi wzorcami z zagranicy, szczególnie z zachodu, no bo z tym większość Polaków ma chyba największy kontakt. Ale chciałem to opowiedzieć w bardzo szczególnym kontekście i mi bliskim, otóż konfliktu bydgosko-toruńskiego. Do części z Was, która wcześniej oglądała nasze filmy, może dotarła ta informacja, ale jesteśmy w pewien sposób związani z Toruniem, no bo przez wiele lat mieszkaliśmy w tamtym mieście. Natomiast chyba nigdy się tym nie pochwaliliśmy, ale jesteśmy też związani z Bydgoszczą. Szczególnie ja, ponieważ mieszkałem przez wiele lat także w tym mieście. Mamy więc pewną szczególną perspektywę na te dwa miasta, które słyną z waśń. To jest chyba najbardziej znana w Polsce, zwaśniona para miejska, tak? Nie jest to jedyna skonfliktowana para w Polsce. Można by przytoczyć chociażby przykłady Kielc i Radomia, Słupska i Koszalina, tak? Więc jest takich dużo przykładów, ale chyba ten bydgosko-toruński jest najbardziej znany. Dodatkowo, na końcu tego filmu jest niespodzianka, która część z Was może, mam nadzieję, zaciekawić, może Wam się przydać. Tak więc nawet jeśli Was ten film, ten temat za bardzo nie interesuje, to po prostu przewincie na jedną z ostatnich minut. Na temat właśnie bydgosko-toruńskiej krąży tona historii, anegdot, jakichś różnych historyjek, opowieści. Moja ulubiona jest tak głupia, że aż śmieszna. Otóż usłyszałem ją od jednego z kierowców autobusów miejskich w Toruniu. Według niego i według tego źródła, które on przytaczał, konflikt bydgosko-toruński zaczął się w czasach Bolesława Chrobrego 1000 lat temu, kiedy Bydgoszcz ukradła Toruniowi Fordon. Spodziewam się, że część z Was jest jednak nieświadoma, skąd się bierze absurdalność i komiczność tej historyjki, więc śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż Bolesław Chrobry zmarł w 1025 roku, długo zanim na mapach pojawiła się Bydgoszcz czy Toruń. Natomiast Fordon to jest wschodnia dzielnica Bydgoszczy, a do lat 70. ubiegłego wieku miasto, którego nazwa oznacza podatek pobierany przez przekraczanie rzeki. Tak więc według tej historyjki w czasach, kiedy ani Bydgoszcz, ani Toruń nie istniała, jedno miasto ukradło drugiemu miejscowość lub podatek, od którego ta miejscowość ma swoją nazwę. No widzicie, chyba czujecie trochę komizm tej opowieści. Niemniej jednak są też historycy poważnie zajmujący się tym tematem, więc według niektórych źródeł konfliktu należy się doszukiwać w zamierzchłych czasach późnego średniowiecza, kiedy Bydgoszcz i Toruń prowadziły ze sobą w pewien sposób wojenki handlowe, ponieważ oba miasta czerpały swoje bogactwa z handlu wiślanego. Inni historycy uważają, że to jest nadinterpretacja, takich wojenek handlowych między różnymi miastami było więcej i nie był to jakiś szczególny, partykularny wyjątek w konflikcie między Bydgoszczą a Toruniem, bo wystarczy wspomnieć chociażby konflikt między Toruniem a Nieszawą, miastem, które musiało kilka razy się przeprowadzać. Niemniej jednak doszukują się oni początków tego konfliktu w nieco bliższych nam czasach. No ale powiem tak, mi się wydawało przez długi czas, że na poważnie to ten spór biorą tylko i wyłącznie jakieś środowiska kibicowskie, jak to się obecnie mówi. Natomiast z czasem można było zacząć dostrzegać, że jednak jest wielu polityków, którzy żerują na tym temacie, są pewne organizacje, które żerują na tym temacie, no i są pewni dziennikarze, którzy próbują korzystać z niego i są źródła w internecie, które wyglądają dość poważnie, a jednak mają bardzo nierzetelne informacje na ten temat. Tak więc radzę być trochę ostrożnym względem tego, co słyszycie czy czytacie na ten temat.
Niemniej jednak powiedziałem Wam, że chcę opowiedzieć o tym konflikcie w perspektywie brania wzorców z zagranicy, szczególnie z zachodu. I chodzi mi tutaj o to, że w Polsce mamy taką tendencję, i to nie jest tylko tendencja polska, ale odnoszę się do Polski w tej chwili, patrzenia na pewne rzeczy przez pryzmat czarno-białości, tak? Niedostrzegania tej skali szarości, jaka jest pomiędzy tymi dwoma barwami. I albo lubimy albo patrzeć na coś bardzo negatywnie, tak więc przyjmowanie jakichkolwiek wzorców z zagranicy jest złe, bo przecież mamy nasze dobre polskie tradycje, albo na odwrót. Utrzymywanie naszych polskich tradycji jest złe, bo mamy wzory z zachodu, które no, chcemy tak ślepo naśladować, żeby nie powiedzieć małpować. A tak naprawdę wydaje mi się, że warto patrzeć, jak inni rozwiązują pewne problemy i jakie to ma na nie wpływ. I w przypadku bydgosko-toruńskim wydaje mi się, że ten konflikt ma no jednak negatywne skutki dla rozwoju zarówno Torunia, jak i Bydgoszczy, a jeszcze bardziej negatywne dla reszty województwa. Wystarczy spojrzeć na różnego rodzaju wskaźniki, gdzie to województwo było 20 lat temu, a gdzie jest teraz w stosunku do pozostałych województw kraju. Tymczasem na zachodzie mamy bardzo ładne przykłady miast, które umieją ze sobą współpracować i chcę się odnieść do takiego zespołu miejskiego, metropolitarnego, który się nazywa Rhein-Neckar i w którym mieliśmy okazję przez kilka lat mieszkać. Chodzi mi o miasta Heidelberg, Mannheim i Ludwigshafen. Heidelberg jest bardzo ładnym miastem, bardzo ładnie położonym, malowniczo przyciągającym wielu turystów z dużym uniwersytetem, czyli no, pod wieloma względami można powiedzieć, że Toruń i Heidelberg mają ze sobą dużo wspólnego. Tym bardziej, że to są miasta też dosyć podobnej wielkości. Toruń ma 200 tysięcy mieszkańców, Heidelberg około 150 tysięcy. Tymczasem na zachód od Heidelbergu, jakieś 20-30 km, znajduje się Mannheim. Dwa razy większe miasto, znane głównie z przemysłu, ale także z specyficznego centrum tak zwanego miasta kwadratowego, gdzie adresy są bardzo specyficzne. Z tym miastem jest też związane Ludwigshafen, w którym znajduje się największa fabryka chemiczna w Europie, a być może nawet i na świecie. I to przez długi czas to było po prostu przedmieście Mannheim, ale potem naszła granica polityczna i te miasta zostały rozdzielone. Mannheim jest tak jak Bydgoszcz, dwa razy większe, no i tak jak Bydgoszcz jest związane z przemysłem, jest też ważnym portem rzecznym, czyli jest też dużo podobieństw i co ciekawe, jest to miasto partnerskie Bydgoszcz. Jednak w przeciwieństwie do pary bydgosko-toruńskiej, te miasta umieją ze sobą współpracować w ramach właśnie tego obszaru metropolitarnego. Tak więc nikt nie ma problemu z tym, że obok linii kolejowej łączącej oba miasta jedzie linia tramwajowa. Nie ma problemu w tym, że Uniwersytet w Heidelbergu ma Wydział Medycyny w Mannheim, mimo iż w Mannheim istnieje też lokalny, dużo młodszy uniwersytet. Nie ma jakichś pretensji o to, że kiedyś tam Mannheim przejęło rolę stolicy Heidelbergu i ona nigdy do niego nie wróciła. Nie ma za bardzo takich właśnie problemów, a jednocześnie widać ślady współpracy. Oba miasta współdzielą stadion, oba miasta współdzielą wiele inicjatyw. Transport publiczny między nimi działa bardzo dobrze i można z jednego miasta do drugiego spokojnie wrócić późnym wieczorem. Nie to, co w Bydgoszczy i w Toruniu, gdzie zrobiono projekt kolejowy Beat City, a i tak nie możesz sobie pojechać na piwo czy do teatru, no bo po 21 w zasadzie nic między tymi miastami nie jeździ. No więc trochę porażka tak swoją drogą. Jestem ciekaw, czy znacie jakieś takie przykłady jak Heidelberg z Mannheim, które mogłyby być przykładem dla polskich miast, które są ze sobą zwaśnione. Czy też uważacie, tak jak my, że lepiej ze sobą współpracować niż się kłócić? No i jak sądzicie, czy jest jakaś przyszłość dla Bydgoszczy i Torunia? Czy jest szansa, żeby w jakiejś tam niedalekiej przyszłości były one stawiane jako wzór współpracy, a nie wasi?
No dobrze, no to wspomniałem na początku tego filmu o niespodziance, więc może czas powiedzieć Wam, o co chodzi. Otóż, jakiś czas temu wspomniałem Wam o mojej firmie, którą założyłem w Niemczech i o stronie internetowej. I teraz na tej stronie internetowej znajduje się darmowy pomysł, jak spędzić czas w Bydgoszczy. Bydgoszcz jest miastem, które jest trochę w cieniu Torunia, słynącego z pięknej architektury, zachwycającej słusznie turystów, ale sama ma też parę ciekawych rzeczy do pokazania. Jest to bardzo fajny kierunek na tak zwany city break, na jeden lub dwa, a może trzy dni, żeby tam spędzić i ją odkryć. Więc jeśli chcecie, mam dla Was propozycję, jak moim zdaniem najlepiej wykorzystać czas, żeby to miasto najlepiej poznać i najlepiej zobaczyć to, co ona ma ciekawego w swojej ofercie. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, ta propozycja jest całkowicie za darmo, dostępna na stronie, link umieszczę w opisie. No dobra, no to co? Trzymajcie się, cześć!